fenomen sportowy. Powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekadę. Tak tylko wygrywają najwięksi w historii. Co tydzień zainteresowanie. Siadaliśmy jak do telenoweli. Przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Nikt mu tego nie zabierze, po prostu sam sobie to wyrwał. Dał nam wiele, bardzo wiele. Czy to jest sam Adam Małysz? Jest pan sam Włodzimierz. Nic się nie zmieniło. No, nic się nie zmieniło. Kościa się nie zmieniła. Co, ja 70 musiałem, wiesz, puknąć, żebyśmy się mogli spotkać. To już po 40, 25 no. Lat się znamy. Leci ten czas, pierwszy raz? Pierwszy raz, kurczę? Thunder Bay. A nie wcześniej? Thunder Bay? Wcześniej tak, ale Thunder Bay byliśmy razem na Mistrzostwach Świata. Wtedy już pokazałeś, że... Kurczę, no złota pamięć, no. Za kapiorek. Chciałem mieć 70 lat i mieć taką pamięć. Ale ja bym coś innego ci zaproponował. Tak? 70 lat i skacz dalej. O, kości by nie wytrzymały, na pewno. Jesteś na wielkiej krocie, zamykasz oczy i widzisz tłum kolorowy, barwny, który cię niesie, kocha i właściwie jest tobą. Szczerze? No. Nigdy nie zamknę tu oczu. Lepiej poprzez lądowanie. Nie, no to są takie piękne widoki, jak stoisz u góry. No ale to... jak widzisz ten tłum i za chwilę ma skoczyć po zwycięstwo. 21. wiktoria Adama Małysza w jego startach. Jest pierwszy, piękna niedziela. Pamiętam do dzisiaj, jak było tu mnóstwo ludzi, naprawdę, to było gdzieś koło 30-40 tysięcy i w szatni był taki, naprawdę, był taki huk. Cały czas skandowali, to dzisiaj wygra Adam, to dzisiaj wygra Adam. Adam. Kamil Wódka, psycholog, on przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, ja pójdę do nich i poproszę ich, żeby przestali, bo przecież kurczę ciebie to jest straszne obciążenie, nie? Ja mówię, Kamil, słuchaj, mówię, wiesz co, to jest jedyna skocznia, na której mi to nie przeszkadza, tylko mnie to jeszcze bardziej dopinguje. To jest moje całe życie, ja 27 lat skakałem, moje więc, też. No dokładnie, więc kurczę, no to są straszne emocje. Win, 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 jest, jest, złoto, złoto i jeszcze raz złoto, drugi złoty medal. Pięknie i znowu najdalej, ha, ha. Jak ci ludzie spotykają dzisiaj, ciągle mówią, leć Adam, leć? No zdarza się, zdarza się. Wprawdzie później było jedź Adam, jedź. Ale w tym roku, jak lecieliśmy do Grecji na urlop, to była sytuacja, że coś tam było opóźnienia z samolotem. No i właśnie jak czekaliśmy, to podchodzili. Mówią, no Adam, no kurczę, leć, leć, a nie stoimy na ziemi, nie wiadomo kiedy odlecimy. Później się śmiali, że właśnie... wyścigowym, to jeszcze pilotem musisz zostać. No, no później się śmiali, że na pewno będzie miękkie lądowanie, bo mały z nami leci. Możemy? Później, dobra? Dzisiaj to anonimowym nie będziesz na pewno. Jak ktoś nawet mówi, że nie wrzuci, to za chwilę to jest gdzieś w internecie. Ile takich skoków w karierze zrobiłeś? O kurczę. Dawniej się robiło gdzieś nawet około 1000 skoków rocznie. Poznajecie tego pana w ogóle? Po głosie na pewno. Włodzimierz Szaranowicz. I teraz już w górę łapie Wojtek Skupienia Adama Małysza.
mamy złoty medal. Lahti przede wszystkim ja zapamiętałem, nie wiem jak w kabinie, bo wy w kabinie mieliście cieplej, ale de facto... Minus 20. W kabinie? Nie, minus 20 było, a w kabinie było równie zimno. 28 było, jak był konkurs na średniej skoczni. Broda, tu wszystko odmarznięte. Także no, ja pamiętam ten cholerny mróz wtedy tam szczególnie. Zwłaszcza dekoracje oficjalne. A dekoracja też była przyjemna, też mi było ciepło. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich, po Frulow! Pięknie! Pięknie! Złoty medal! 136 metrów! 136 metrów! Adam, kochamy cię! My jeździliśmy na nartach i właściwie troszeczkę nie wierzyliśmy, że to będzie taki hit. I któregoś dnia dostałem telefon w górach od Apoloniusza Tainera. Mówi: Włodek, zostawiajcie te narty, zjeżdżajcie, Adam jest w gazie. Ja mówię: jakim gazie? No zobaczysz sam, na treningach po prostu zacząłeś szaleć. I w tym momencie uwierzyliśmy, że podwójna korona jest możliwa. Zobaczmy, czy dzisiaj po Frunie za chwilę po drugi złoty medal. 104 było w pierwszej serii. I za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Adam ma już w powietrzu. Po średniej skoczni de facto myśmy dosyć szybko jechali do domu. A my troszeczkę za bagażem. Tak. Przyjechaliśmy do hotelu, więc tam było przygotowane szampany i tak dalej. I my później rozwinęliśmy tę trasę trochę dalej. Tak tylko wygrywają najwięksi w historii i on do tej historii wskoczył tak łatwo, tak pięknie i tak wzruszająco dla wszystkich. Niezapomniane dni. Ja pamiętam jeszcze jedną sytuację tutaj w Zakopanem, taką miałem, gdzie podszedł do mnie pewien pan i mówi tak: a ja pana nie lubię, bo nigdy w niedzielę nie mam obiadu, bo teściowa z żoną siada i oglądają skoki zamiast gotować. Polacy potrzebowali czegoś takiego sukcesu, gdzie ktoś da im jakąś tam nadzieję w trudnych czasach, bo też te czasy nie były takie proste. Ja na przykład bardzo fajnie wspominam, jak nie szedłem do szkoły na przykład, bo mama mówi: wiesz co, tu masz kartki, idź stań za mięsem. Ja to super wspominam, bo nie musiałem iść do szkoły, tylko stałem sobie przy mięsnym 3 godziny, czekając w tej kolejce. Po medal Adama Małyszana, Miyano Mori. Knockout, 4. złoty medal. Ja takie rzeczy zazwyczaj sam oglądam, bo lubię się popłakać. Dzisiaj się strasznie powstrzymuję. Człowiek sobie wspomina te czasy, no to sobie mówi, że warto było. Pamiętasz tę sytuację z telefonem od prezydenta? Dostałeś słuchawkę i powiedziałeś... No, Tomka Zimowa chyba, tak, pamiętam. I powiedziałeś, to jakieś jaja sobie ktoś robi. Tomek, nie rób sobie jaj ze mnie, czy coś takiego było. I to poszło na wizję i prezydent też to słyszał, także... A dzwonił prezydent Kwaśniewski. Kwaśniewski, dokładnie. Tam się stała taka rzecz w Oslo, że się wybiłeś ponad osłony i to zawirowanie powietrza spowodowało prawie upadek. Ja pamiętam, że jedynym moim komentarzem było: o Boże. I wyobraź sobie, jaki jest rodzaj emocji między komentatorem a zawodnikiem, że mi się to śniło i kiedy się stało w trakcie konkursu, to wiedziałem, że to jest coś rodzaj déjà vu. Że ja jak czarownica. Widziałem. Nie, ale pomyśl, jakie to są wspólne napięcia. Ja jestem przekonany temu, że jeśli
człowiek przed zasnięciem bardzo o czymś myśli, to na pewno się mu to przyśni. I to wielokrotnie się mi już sprawdziło, więc wiem doskonale, że wielokrotnie gdzieś tam jak się koncentrowałem na czymś i na jakiejś na przykład skoczni, to zazwyczaj pamiętam, śniła się mi mała skocznia w Wiśle i ja się odbijałem tak mocno, że lądowałem na placu Hofa, czyli na tym placu przed gminą tam. I wiedziałem, że jestem, wtedy wiedziałem, że jestem w gazie, naprawdę. Królu Holmenkollen, po medal! Oslo, to jest moja skocznia, tam wygrałem pierwszy Puchar Świata. 5 zwycięstw. Jeśli tam zdobędę medal, wtedy powiem, że kończę karierę. O, radość dla Polaków dzisiaj, jest pięknie, jest medal. Co tydzień zainteresowanie. Siadaliśmy jak do telenoweli. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny. Przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Proszę Państwa, po tym latach jest trudno mówić. Dał nam wiele, bardzo wiele. To są te więzi, kurczę, to nie jest tylko sport. Dziesięć lat pakowałem się w czwartek, leciałem w piątek, wracałem w poniedziałek, później kolejny tydzień, tak w kółko to trwało. Ludzie mnie pytali, co z naszym Adasiem? I w jaki sposób stałeś się częścią każdej rodziny polskiej. No tak, tak. To po prostu było coś wspaniałego. Taki przykład sportowy jest rzadkością. I trzeba mieć ogromne szczęście, które miałem, żeby Adam pokomentować te skoki. To, że te miliony ludzi cię kochały, to jest też zasługa tego człowieka, który gdzieś tam im to przekazał. Za każdym razem, jak tego słucham, no to mówię, to płaczę. Myślę, że to był mój wielki kibic. Czasami spotykamy na swojej drodze życiowej niezwykłe jednostki. Wydaje się, że robią rzeczy banalne, chociaż sam fakt, że ktoś lata, jest potwierdzeniem niezwykłości. I myślę, że w tym locie jest zaklęta jakaś formuła wartości, którą przez lata próbowałem rozgryźć, dostrzec. Adam niósł to powoli nam wszystkim przekazując rzeczy cenne i to chyba było najważniejsze w naszym wzajemnym spotkaniu. Tu jest szaleństwo! Dzisiaj powinniśmy wszyscy oszaleć ze szczęścia. Dla takich chwil to warto żyć. To prawda. Mm. Dla takich chwil warto żyć.